to znaczy, że nie zna... Klub Raszyn co roku organizuje małe formy zajęć dla dzieci w czasie ferii. Tutaj może przyjść każdy. Nie trzeba się zapisywać, a zajęcia są bardzo ciekawe. Ale śmieszne. Jak już nie dla mnie bardzo. Zaszka, wstajesz. O, ma tu, tu, tu. Ja problem. Jak masz na imię? Ma na imię Ciu. Ja? Na ty wyrobka. Idę. A twoja mama. Idę do Kasi. No. Której mama ma na imię? Marysia. Marysia. I Zoszka siada na miejsce. Kasia. Ej! Prawie się kłębek sam. Przypomnij mnie. To pani będzie chciała. Ale cię pytałaś, Kasiu. Nie zapamiętałam. Idę do Weroniki, a jej mama ma na imię Adia. Już. I Kaśka siada na miejsce Weroniki. Wiem. A kłębek ale prowadzi do Kuby. Idę do Kuby, do jego mamy na imię. Tak, proszę. Jola. A teraz Kuba nawijasz. To pani w którym się urodziłaś? Ile masz na siebie? Nie, no tak. Zobaczcie, jak świetnie sobie radzi Kuba w tej sidzie. I te koło się obróci. Super nawija. Ja nawijałam. Naprawdę. Super, Kuba. Ja też tak będę. Idę do... Starszej pani. Do starszej pani, no. Starszej pani. Niezły numer, panie kierowniku. Do starszej pani. Pieje jak kogut. Tu bez odpowiedzi idę do, trzeba było powiedzieć, że do mnie. Tutaj kolega podpowiada do starszej pani, więc od dzisiaj proszę mnie tak. Dobra, wysłuchajcie. Wstajemy i najpierw zrobimy sobie. Ferie w klubie odbywają się od 29 czerwca i trwają przez 3 tygodnie. Są to zajęcia trwające od godziny 10 do godziny 14. Przez pierwsze 2 godziny jest to podobne do świetlic szkolnych, a następnie około godziny 12 są prowadzone różnego rodzaju zajęcia. Od takich jak tutaj były pokazane zajęcia prowadzone przez panią Krystynę Dyby, jak również zajęcia plastyczne, również z języka angielskiego, zumby, zajęcia z dekupażu, jak również będą zajęcia prowadzone przez osoby związane z klubem Sztab Gier Bitewnych. I to wszystko jest darmowe przez najbliższe 2 tygodnie, bo już 1 tydzień mamy za sobą. Byliśmy na szachach i na II wojnie światowej, gdzie byli tacy żołnierze i mogliśmy się i się bawiliśmy, że były takie czołgi były i walczyliśmy żołnierzami. A tobie co się podobało? Zawody szachowe i gra w bilarda. Dziewczyny, co wam się podobało? Mi się najbardziej podobało karaoke, w którym mogliśmy się nauczyć ciekawej piosenki. Mi się podobało, jak była tu pani od angielskiego. Mi się podobały te szachy. Mi się wszystko podobało. Mi się podobała najbardziej II wojna światowa. Różnorodność gier. Poniedziałkowe zabawy i wspólne spędzenia czasu. Możemy się na przykład nauczyć sposobu na przykład malowania swoimi pastelami. Uwaga, wchodzimy do środka. Kupiemy 4. Raz, 2, 3, 4. Wychodzimy. Kupiemy. Raz, 2, 3. Odwróć koło siebie. 4 razy zacznij. Odwróć koło siebie. 4 klaszki. Thank you.
dzisiaj usprawnianie małych partii mięśniowych, dlatego że w ubiegłym tygodniu zauważyłam, że niestety, ale dzieci nie potrafią sobie z tym radzić. Coraz więcej osób spędza czas przy komputerze, klikając tylko i w tablety, i w telefony komórkowe. Natomiast my staramy się, żeby dzieci miały tutaj coś innego, z czym na co dzień spotykają się w domu. Stąd mnóstwo gier takich towarzyskich, planszowych, o których dzieci tutaj nie wspominały, a bardzo chętnie biorą w tym udział. Natomiast zajęcia moje to integracja, czyli przede wszystkim takie uspołecznianie tych młodych ludzi. Nierzadko chodzą ze sobą do jednej szkoły, a nie znają się po imieniu. Tu mają możliwość poznania się, mówienia sobie po imieniu. A co się będzie jeszcze dzisiaj działo, niestety nie mogę powiedzieć, bo jedna z tych zabaw jest taką niespodzianką. Nie, myślę, że nam wyjdzie. I mam nadzieję, że będę się z wami dobrze, świetnie bawiła. My i wy też ze mną. Za moment, kochani, każdy z was wybierze sobie owoc, który zamieni się podczas tej zabawy. Truskawka. Dobra, czyli zaczynamy od Krzysiu. Krzysiu, czym będziesz? Ty mnie. Banan, dobra. Mango. Mango. Banan. Banan już był. Papaja. Czyli wybieramy sobie, Weroniko, to nie jest śmieszne. Magda, nie puszczamy się. Wybieramy sobie taki owoc, którego jeszcze nie było. Kokos. Kokos. Truskawka. Malina. Malina. Jabłko. Piśnie. Granat. Pomarańcza. Kokos. Kuba, jakim będziesz owocem? Może gruszka. Może być gruszka? Gruszka. Liczy. Aurelko, czy może być śliwka? Tak. Dobra, ja będę mandarynką. Była mandarynka? Ja nie. Dobra, uwaga. Przypominamy sobie teraz jeszcze raz, każdy wymienia swoje, a jednocześnie skupiamy uwagę na tych pozostałych osobach, na jakie owoce w tej chwili się zamieniamy. To jedziemy jeszcze raz. Banan. Mango. Kokos. Truskawka. Malina. Jabłko. Granat. Pomarańcza. Gruszka. 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 Aurelka. Śliwka. Śliwka. A ja? Pamiętam. Mandarynka. Mandarynka. Dobrze. Uwaga. Pierwsza osoba, która zauważy, że ze swojej prawej strony ma wolne krzesełko, przesiada się. Przesiadasz się. I mówisz ja. Ja. Druga osoba przesiada się i mówi sprzedawca. Sprzedawca. A trzecia osoba przesiada się i mówi sprzedaję i wymieniasz jakiś owoc. Sprzedaję jabłka. Jabłka. A ty jesteś jabłkiem. Dobra, to... Liście. A to musi być owoc. Musi być owoc i ten, który jest tutaj wśród nas. Liki. Banana. Banan, yeah. Dobra. I yeah. Banan, tup, 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 zmienia miejsce siedzące. Okay. Czyli tak, pierwsza osoba, która zauważy, że po prawej stronie ma wolne krzesełko, przesiada się i mówi? Ja. Ja, dobra. Druga osoba? Ja. Sprzedawca. Dobrze. A trzecia osoba? Sprzedaję. Sprzedajesz i wołasz, przesiądź się proszę. Przesiądź. Dobra. I mówisz sprzedaję i teraz wołasz do siebie jakiś owoc. Sprzedaję. Ale teraz jakiś owoc. Pomarańcza. Pomarańcza. Tup, tup, tup. Pomarańcza idzie. Z prawej strony. Czyli Kuba się przesiada i mówi? Ja. 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 Sprzedawca. I Aurelka przesiada się. Sprzedaję. I sprzedajesz. Jaki znasz owoc? Jabłko. Jabłko. I jabłko. Tup, tup, tup. Ciągnięko. Agres. Ja. Okej. Okay. Sprzedawca. Sprzedaję. Liczy. Liczy, idzie. Tup, tup, tup. Pierwsza osoba, czyli Aurelka, przesiada się.
Witam serdecznie na terenie klubu Raszyn podczas akcji dla dzieci, akcji letniej, ferie w klubie. Jesteśmy po pierwszym tygodniu tej akcji i już po tym pierwszym tygodniu mnóstwo atrakcji za nami. Chociażby warsztaty plastyczne, najróżniejsze tutaj organizowane na terenie klubu. Warsztaty integracyjne dla dzieci, ale także prezentacja zajęć, jakie na co dzień odbywają się w sezonie w klubie. Myślę tu o studiu piosenki, myślę tutaj o szkółce szachowej dla dzieci. Oczywiście Stowarzyszenie Sztab Gier Bitewnych i tutaj chłopcy rzeczywiście bardzo się cieszyli, że mogli w realu, a nie przed komputerem, pobawić się tymi figurkami i stworzyć prawdziwą taką wojnę. Oczywiście przed nami kolejne tygodnie, kolejne dwa tygodnie ferii, kolejne atrakcje przygotowane w same południe. Za moment każdy z Was dostanie taki mały kłębek wełny. Fajnie! Każdy? Z tego mamy wywołać ogromny kłębek. Proszę. Dziękuję. Który zgniecie cały świat. Proszę. Proszę. Nie jaką mam proszę. 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 Straszne, wygląda jak kupa. Cały rozbijamy. Kto już będzie miał, zaczyna nabijać uwaga na swoje palce. Ja zabijam. Próbujemy to robić zgodnie z muzyką. Będę mówiła, kiedy nabijamy, a kiedy rozbijamy. Teraz uwaga, nabijamy. Ale ja nabijam. Ja też nabijam. Ja też. A tak uwaga. Tak, o nie, już. I rozbijamy. No, rozbijamy. Postarajcie się chwycić kłębek i rozciągnąć. Hop i rozciągnij. Hop i rozciągnij. Ja już nie mam. Uwaga, przygotować ręce. Nabijamy. Nie. Ja mam. Okej. Mam cały bobek na ręce. O, tak szybko. I rozbijamy. Od ręki pociągnij. Od ręki pociągnij. Od ręki pociągnij. Od ręki pociągnij. Ja dopiero zaraz. Przygotujcie. I nabijamy. Teraz. To nabijaj teraz. W następnych programach będziemy towarzyszyli dzieciom z innych grunwaldzkich domów kultury.